Witam serdecznie. Ostatni poranek mazurskiej przygody. Postanowiłem jeszcze raz nacieszyć się z dręgami. Także ruszam. Jest godzina 6. Mam nadzieję, że do godziny 10 coś połowie. Od 10 zapowiadany jest deszcz, więc to będzie definitywny koniec. Piękna pogoda i szkoda się rozstawać z Mazurami. No ale cóż, nie marudźmy, tylko spędźmy jeszcze ostatnie chwile nad jeziorem. Piękny poranek nie zapowiadał nagłej zmiany pogody. Wreszcie ładniejsza zmiana przynęty i wreszcie ładniejsza. No ale muszę wykonać operację, więc przytknę kamerę na chwilę. O, taka ładniusia. Przestań się szarpać, jakie to silne ryby. Już zżarłaś mi tamte, no. To dopiero. Proszę. O taka. Kolejna, tylko że tam w innym miejscu. A zobaczcie, ta już taka fest. I na jaki okruszek. Widać, się kręcam troszkę. Cieszy mnie to. No jeszcze sobie troszkę połowię. Postaram się jakoś nagrywać, chociaż warunki są jak widzę słabe. Zaczął padać deszcz. A miał być o 9. Gdzie? O, jest kolejna i to dobra. Uuu, świetna. Tylko nie w kotwicy, nie w kotwicy. Taki kij do 5 gram to ma mało szans na to, żeby... No niestety. Ale jaja. Zobaczcie. Postaram się to pokazać, ale ciągle pada. Zobaczcie, jaka płoć. Elegancko. Wraca do wody. Pogoda niezmienna, czyli pada. Najwidoczniej rybom to pasuje. Mi trochę nie, a szczególnie kamera też nie bardzo jest zachwycona z tego powodu. No i zapewne głos mamy tragiczny. No, ale sami wiecie, jak wygląda wędkarstwo, więc ciężko oczekiwać super pogody i brania ryb, chociaż byłoby to wskazane. Mam nadzieję, że będzie trochę słychać. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz w tamtą stronę. Trzeba przyznać, że
Najpierw były więcej brań od strony Trzcin. No ale teraz jest więcej brań i ciekawsze od strony wody. No, może jeszcze ze 2 godziny wytrzymam w takiej pogodzie. Mam pelerynę, więc nie jest najgorzej. Tylko niestety kaloszy nie mam, więc co chwilę trzeba wodę wybierać. Bo inaczej będzie się stało po kostki w wodzie. A tego bym nie chciał. O, siedzi. O, znowu coś ciekawego. Tak, tutaj. Zobaczcie, jak się ten kij wygina. Walka ze wzdręgą albo z płocią, o taką jak ta. Nie. O, to jest druża wzdręga. No. Zobaczcie co robi. Nie jest to jakaś maksymalnie duża, ale całkiem. Piękne złotko. Piękne. Naprawdę pięknie ryba. No i znowu zażarła głęboko. Akcja Delta. Zobaczcie moją rękę. Kolejne duże zdręgi. Jest kolejne. Ale tym razem już zakręciłem hamulec. I na pewno nie będę tutaj jej popuszczał. A była koło 40 cm. Po prostu zrobiła z tym kikiem do 5 gram co chciała. Generalnie rzecz biorąc, przy takiej wzdrędze kijek do 5 gram to można sobie podłubać w zębach. Jest kolejna, zobaczcie. Już to można. No dzisiaj tylko taki kolorek i złota główka. Kosa po prostu. Spróbujemy jeszcze raz, bo całkiem nieźle idzie. A jak uderzę duża wzdręga, a to kolejna jazda, to po prostu tak jakby... No macie. Widzicie? To po prostu jak lokomotywa. To walczy do samego końca. Przy tym jest niezwykle silny. Sama się wypuściła. Hałasu narobił. No to jeszcze raz. Ciężko powiedzieć jak to widzicie. Mam nadzieję, że widzicie równie dobrze jak ja. Staram się, ale naprawdę pogoda od samego rana jest fatalna. Czy fatalne dla człowieka. Wędkarsko super. Ciekawsze, że podrzucacie ten przynętę lekko do góry i siedzi. Widzicie? Nigdzie nie pójdziesz. Zobaczcie co się dzieje z tym kijem. No i kolejna. Co wy na to? Gdyby człowiek żarł te ryby, to by miał już swoje wiadę. No to idziemy dalej. Ale zabawa. Ach, to jest konkrety. Mam nadzieję, że szczytówkę będzie widać. Postaram się to jakoś pokazać. Siedzi. Kolejna taka sama.
i nie pozwalać ich tu walczyć, nie jest hamulec na sztywno. Aj, 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 aj. Ale hamulec na sztywno, bo inaczej robi co chce z tym kijem. A na szczęście ocalała. No to jeszcze raz. Trochę w prawo. Jak widać, wcale daleko nie rzucam. Nie ma to większego sensu. One się kręcą, ten cały obszar to jest taki woda do 2,5 metra z dużą ilością roślin wychodzących pod powierzchnię wody. Ajajajaj. Sieć trochę mniejsza. No, sporo mniejsza. Zabawa przednia. Powiem szczerze, bardziej zabawne niż łowienie okoni. Chociaż jakby brały w ten sam sposób i takiej ilości, to czemu nie? No to habas jeszcze raz. O, siedzi. No i to jest płociunia, jeśli dobrze widzę. Skuteczność mikrodziga. Ha, 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 ha. No, ładna płociunia, też wymiar. No to śmigaj. Nie skończysz dzisiaj na kolacji. Dobrze, spróbujmy kompletnie w drugą stronę. Zobaczmy, czy tam jakieś okazy są. Takie, co by mi nie. O! Jest! Kolejna. Myślałem, że dzień konia już był, ale już widać. Chyba nie. Nie wiem, która to już teraz. No zobaczcie, jaki to ma kolory. Bo mi tu wszystko porozbalasz. Dzięki ci za ten. Zaraz cię puszczę, tylko jak pozwolisz mi się puścić, bo zobaczcie, nie mogę. O Jezu. Rękawiczki by się przydały, ale nie chcę ich moczyć. Widzisz, ale jesteś silny do rzeczy. Och, o, pięknie. Tylko gdyby nie ta folia, byłoby jeszcze lepiej. Miejmy nadzieję, że cokolwiek słychać. O. Jest. A, mała loszek. Zerwała się. No, może i lepiej, bo to nadal nie moja 40. Zobaczcie, teraz mała pętelka, o. I okruch już przynęty, to połowa tego, co było. Ale jak widać, to chyba nie przeszkadza. Kilka godzin kończy przygodę mazurską. No jedno na pewno mogę powiedzieć, udało się to, co zaplanowane. Może szczupaków i okoni nie było, ale głównym moim celem były zdręgi, a te dopisały w ilościach hurtowych. Można powiedzieć, że wyłowiłem się tych ryb i na jakiś czas może
starczy, chociaż jak sami widzicie, to nie jest. O, zobaczcie. O, ho, 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 ho. Pan okoń. Jakby nie było, jest. Ale byko. Wczoraj plan zdręgowy pokryszyżował mi szczupak, który tutaj grasował. Kilka uderzeń spowodowało, że ryby się wyniosły. I do końca wieczoru już były same pstynki. No coś się zrobiło cisza. Możliwe, że ta przynęta jest już zbyt nieatrakcyjna. Dobrze, czas zmienić przynętę tego ogryzka. Jak widać, zmieniłem na czerwień. Łup. O Boże, 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 Boże. No, chętnych jest o wiele mniej na czerwień, co ciekawe. Fiolecik, tak, spróbuję jeszcze, mam ciemny fiolet. Została mi ostatnia gumka z killera dzisiejszego. W łódce pełno wody. U mnie w butach też. Ale na razie to się nie liczy, dopóki są rybki. Plafonik się. Chciałeś się chować w rośliny. Nieładnie. Ho, 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 ho. No, no to rozumiem. No kurna, kolor czerwieni nie, tylko fiolet. Zobaczcie. Już cię puszczę. Co za koleżanka dziwna. Cię puszczę przecież, nie mam zamiaru cię trzymać. Śmigaj. Więc chyba jasne jest, na czym tutaj szczupaki żerują. Godzina Z się chyba skończyła. Zrobiła się cisza. Ten sam rozmiar. Gdzie jest mój rekord, się pytam. Zobaczcie, usiłuję się jak opętana. Niestety śliskie ręce nie pomagają. Najlepiej do tego celu używać rękawiczek. Jednak, bo pomimo wszystko one się tam trzymają jakoś. Nie wyślizgują się z ręki, to po prostu ich chlap. A przecież nikt nie chce uwalić tych ryb. Teraz się staram bliżej dna. O. No kurde, pelek. A jeszcze próbuję wpłynąć w rośliny, no. To jest dopiero oparciuch, no i te po jaja, jeszcze będzie się siłować. No nic. Ale jest coś. Jak ją tutaj wytargać? Trzeba...
No i teraz jak ja go będę chciał wyjąć, to właśnie, to ona będzie się teraz szarpać. O, chyba będę miał bardzo czyste ręce. O, ale przyjemnie. Staram się szukać jej obecnie nad dnem. Podciągam kawałek, lekko podszarpuję. Zarówno płoć, jak i ten. Wygląda na to, że wcale się nie boi. Ops. O, siedzi. O, ładna. Aj, 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 aj. No czemu mi te ładne spadają, no? No muszę zrobić jakąś kombinację. Czy ja mam jeszcze jakieś kawałki? O, mam jakieś kawałki. No, też to. Te, no to już spełnia oczekiwania. 27. No spokojnie, spokojnie. Zobaczcie. No to już jest konkretna. Takich potrzebuję. I znowu płotunia. No proszę. Bardzo skutecznie. Bardzo skutecznie. Och, kolejna przylęka. Szmelc. No i następna. Chyba trafiłem przynętę płociową. O, jest. I to jest zdręga na bank. No, opuściła. O, siedzi. I to też jest zdręga na bank. O, 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 o. No to weźcie, powiedzcie. Och, no. Ładniejsze. Tylko jeden rocznik, cholera. Nie mam większych tutaj na tym pojej. Tylko nie rzucaj się, nie rzucaj się. No żal się zbierać, po prostu żal się zbierać. O, do głupszego. Siedzone, no. Kolejna ładniusia. O, jest. Ach, puściło. Ale i tak dziwne, bo nadal mam jeszcze ogonek. Kręci tą łódką w tą i z powrotem. Nie chce mi się wstawiać drugiej kotwicy. O, jest. O, nie wiem, czy gdzieś, ale było. Kurna, i puściła, no. Fucking shit. O, je. O, ładniejsza. Bez uznań to będzie ładniejsza ryba. Ale jeszcze nie rekord. Chociaż, kurka. Co się stało?
Waliła mi się pod górę. No nie, no. O, wypłynęła. Tu. Ale wariat. Nie będę się z nią szarpał. A rany, znowu połknięte po kule. Ocaliłem się. Taka ładna. Dobra, się kończy. Znowu deszcz pada, pierdyliard setny raz. O, i znowu płacie. Dobra. No i co powiecie? Pogoda marzenie, co? Jak nie pada, ciemno. Chcę tylko powiedzieć, że 9 rano jest. W końcu rozsądek i chlupocząca woda w butach spowodowały, że zmieniłem zdanie i postanowiłem zakończyć wędkowanie. Warunki pogodowe były coraz gorsze. A pamiętacie ranek? Zapowiadała się piękna pogoda. Pomimo wielu przeszkód, wyjazd uznaję za udany i na pewno jeszcze tu wrócę po złoto łuskie wzdręgi.